blasku nigdy nie za wiele. Błyszczące napoje, zdjęcia, piegi, a nawet brwi. Wszystko, czego potrzebujesz, to brokat i nowe lifehacki na kanale Trum Trum. Dziewczyny przygotowują się do imprezy. Krysia jak zawsze olśniewająco wchodzi w pokój. Biedactwo spadła prosto twarzą w blask. Ona postanowiła zmienić swój upadek w sukces. Z brokatu można zrobić doskonałe piegi. Stefcia chce powtórzyć ten efekt. Smarujemy policzki i nos wazeliną kosmetyczną. Przyklejamy cząsteczki brokatu niby piegi. Z takim promiennym efektem dziewczyny przyśmią wszystkich rywalek na imprezie. Błyszczące piegi, nowy trend tego sezonu. Jak zrobić zwykłą kartkę z olśniewającym efektem? Bardzo proste, potrzebujesz dużo brokatu. Arkusz grubego papieru składamy na pół. Inny arkusz oklejamy dwustronną taśmą klejącą. Rysujemy prostą figurę i wycinamy. Przyklejamy ją do kartki. Na przemian zdejmujemy ochronne paski taśmy samoprzylepnej. Obficie posypujemy brokatem w różnych kolorach. Promieniujące serce nikogo nie pozostawi obojętnym. Dziewczyny postanowiły zrobić kilka selfie. Hashtag piegi zbierze dużo polubień. Ale im brakuje błyszczącego akcentu na ubraniach. Mam pomysł. Zrobmy piękne broszki. Wycinamy kawałek plastiku z pojemnika do żywności. Zaznaczamy rozmiar na papierze. Rysujemy powiększone szablony przyszłych obrazków. Obrysowujemy na plastiku. Wycinamy. Robimy kilka wzorów. Jeden przekuwamy dziurkaczem. Stawiamy na 2 minuty do piekarnika rozgrzanego do 140 stopni. Plastik równomiernie się kurczy, a figurka się zmniejsza. Gotową figurkę pokrywamy bezbarwnym lakierem do paznokci. Obficie posypujemy brokatem. Utrwalamy lakierem. Do broszki przyklejamy szpilkę. W figurę z otworem wpinamy kółko do breloczka. Błyszczące ozdoby upiększają monotonne ubrania. Teraz dziewczyny na selfie wyglądają olśniewająco. Na dodatek Krysia zrobiła błyszczący brelok. Teraz błyszczące klucze na pewno nie przepadną w czeluściach torby. Stefcia udekorowała namalowane pączki posypką z magnesów. Ale zwykłe magnesy można upiększyć. Nadamy im blasku. Ozdobne przeźroczyste kamienie o różnych kształtach pokrywamy klejem PVA z płaskiej strony. Zanurzamy w brokacie. Utrwalamy bezbarwnym lakierem do paznokci. Gdy lakier wyschnie, przyklejamy do błyszczącej strony magnes klejem na gorąco. Przewracamy kamienie, przeźroczysta powierzchnia tworzy niezwykły błyszczący efekt. Zdobimy błyszczącymi magnesami namalowany pączek. Wydaje się, że jest posypany kamieniami szlachetnymi. Jak łatwo nałożyć brokat, aby trzymał się najlepiej? Dzielimy się lifehackiem. Nakładamy na rękę wazelinę. Posypujemy brokatem, nadmiar zdmuchujemy. Wykorzystując różne kolory, można stworzyć błyszczący wzór. Utrwalamy lakierem do włosów. Jeszcze jeden sposób, nanosimy żel do włosów. Rysujemy kształt serca, obficie posypujemy brokatem. Do mocowania używamy płynu do dezynfekcji rąk. W błyszczącym świecie nawet woda musi lśnić. Może zamrozimy błyszczący lód? Do pojemników wlewamy wodę. W dwóch pojemnikach rozpuszczamy barwnik perłowy w różnych kolorach. Do pozostałych dodajemy brokat spożywczy. Mieszamy błyszczący płyn. Wlewamy formę do lodu. Wkładamy do zamrażarki. Wrzucamy lód do szklanki wody. I woda od razu wygląda tak, jakby to był magiczny eliksir. Przemienienie zwykłej wody w koktajl dla wróżek nie sprawia żadnej trudności. Po prostu dodaj lśniący lód. Jak namalować obraz, jeśli zabrakło farby? To bułka z masłem. Potrzebujemy kleju i brokatu. Do małych słoików wsypujemy brokat w różnych kolorach.
Do każdego dodajemy klej PVA, używamy kleju, który po wyschnięciu staje się przeźroczysty. Jest to zaznaczone na etykiecie. Mieszamy brokatową farbę. Nakładamy lśniące farbę za pomocą pędzelków. Obraz promieniuje radosną ferią farb. Stefcia przestrzega diety. Całe jedzenie wydaje się jej pozbawione smaku i mdłe. Stefci brakuje blasku w menu. Jej niezadowolona koleżanka ratuje dietę. Zamienia zwykłą sól w kolorową. Sól wsypujemy do różnych pojemności. Każdą kolorujemy barwnikiem spożywczym. Mieszamy i dajemy wyschnąć. Dodajemy złoty barwnik perłowy. Mieszamy otrzymany brokat. Stefcia soli kaszę błyszczącą solą. Teraz jej owsianka wygląda świetnie. Krysia się cieszy, że mogła rozjaśnić dietę koleżanki, a dla siebie zrobiła błyszczący cukier. Do cukru dodajemy barwniki spożywcze. Mieszamy. Gdy cukier wyschnie, dodajemy barwnik perłowy w różnych odcieniach. Dziewczyny zmieniły zwykły posiłek w magiczny. Smacznego! Dodajemy blasku zwykłym zdjęciom. One od razu zalśnią nowym blaskiem. Bierzemy gotowe zdjęcia. Wycinamy dwustronną taśmę klejącą według kształtu odpowiedniej części. Przyklejamy do zdjęcia. Posypujemy brokatem. Aby utrwalić połysk, pokrywamy brokat białkiem jaja kurzego. Dajemy wyschnąć. Zawieszamy flamingi na półce. Ten błyszczący ptak jest gotowy do zabawy. Kolejny sposób. Pokrywamy obraz po obwodzie farbą akrylową. Posypujemy brokatem. Utrwalamy lakierem do paznokci. Lśniąca prognoza pogody upiększy jeszcze jedną półkę. Kolejny sposób. Częściowo nakładamy na obraz klej PVA. Posypujemy brokatem. Utrwalamy lakierem do włosów. Obraz z jednorożcem zajaśnił nowym blaskiem. Doskonale pasuje do wnętrza. Wesołe, błyszczące obrazy ożywiły ścianę. Krysia szuka kolorowego brokatu. Ale w domu pozostał tylko biały. Nieważne. Wie, czym go pokolorować. Do białego brokatu wsypujemy cienie z rozbitej paletki. Mieszamy i wsypujemy do worka strunowego. Inny sposób. Do białego brokatu dodajemy pastel. Trzeci sposób. Kolorujemy biały brokat barwnikiem spożywczym. Ze zwykłego brokatu Krysi udało się zrobić małą kolorową tęczę. Niedługo ona pomaluje cały świat. Wystarczy dodać trochę blasku. Krysia zasnęła, a Stefcia wykorzystuje moment, aby zrobić koleżance kolorowy kawał. Najpierw naniesiemy trochę błyszczącego balsamu do ciała. Balsam do ciała wlewamy do pojemnika. Dodajemy barwniki kosmetyczne. Mieszamy. Wsypujemy brokat kosmetyczny. Z pomocą lejka wlewamy krem do przeźroczystej butelki. Przyklejamy wydrukowaną etykietę na klejkę. Krem doda blasku nawet najbardziej matowej skórze. Kolejny obiekt, brwi. Stefcia ma całą paletkę błyszczących żeli do brwi i włosów. Wylewamy pozostałości żelu do włosów. Wsypujemy brokat kosmetyczny. Mieszamy. Robimy żel do włosów i brwi w kilku nasyconych kolorach. Stefcia nakłada błyszczący żel na brwi koleżanki. A Krysia w tym czasie widzi kolorowe sny. Po przebudzeniu zauważa magiczny blask. Ona pochodzi prosto ze skóry. Czy to nad nią nie przeleciała wróżka Ding Ding? Najważniejsze odkrycie jeszcze przed nią. Krysia ma najbardziej olśniewający makijaż na świecie. Brwi i włosy błyszczą na cały pokój. Krysia jest prawdziwą gwiazdą. Aby wzmocnić efekt, Stefcia proponuje żelatynową maseczkę do twarzy. Oczywiście ona też zawiera brokat. Żelatynę zalewamy wodą.
i odstawiamy, aby napęczniała. Dodajemy biały węgiel, mieszamy i roztapiamy w kuchence mikrofalowej przez 30 sekund. Dodajemy barwnik kosmetyczny. Wsypujemy brokat kosmetyczny. Robimy maseczki w różnych kolorach. Zalewamy je warstwami do pustego słoiku z etykietą. Nakładamy maseczkę na twarz. Czekamy, aż wyschnie i zdejmujemy. Dziewczyny zrobiły prawdziwy salon brokatowej urody. W błyszczącym świecie zwykły klej już wydaje się nieinteresujący. Stefcia postanawia poprawić formułę kleju za pomocą brokatu. Krysia wybiera słoneczny odcień. Skrobie rozpuszczamy w zimnej wodzie, aby nie było widać grudek. Zalewamy wrzącą wodą i mieszamy, aż masa zgęstnieje. Uzyskujemy konsystencję gęstej śmietany. Zostawiamy do ostygnięcia, kolorujemy barwnikiem spożywczym. Wsypujemy brokat. Mieszamy i wlewamy do butelki od kleju. Dziewczyny cieszą się ze swojego wynalazku. Klej nie musi być biały i nudny. Krysia czyta książkę, a Stefcia postanowiła stworzyć atmosferę za pomocą gwiezdnego świecznika. Niepotrzebny szklany słoik zakrywamy od wewnątrz lakierem do włosów. Wsypujemy brokat w różnych kolorach. Nakładamy dodatkową warstwę lakieru. Zamykamy słoik. Rozprowadzamy brokat po ściankach. Pokrywkę dekorujemy ozdobnymi gwiazdkami. Do środka wkładamy świeczkę herbacianą. Wiążemy pod pokrywką sznurek. Świecznik przeniesie Krysię do bajkowego światu jej książki. I czytanie będzie jeszcze przyjemniejsze. Zachowamy światło gwiazd w słoiku na półce. Jak Ci się podobają nasze lifehacki z brokatem? Pisz w komentarzach, którego z nich użyjesz, aby zrobić swój świat bardziej promienistym. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i naciśnij dzwonek, aby nie przegapić nowych lifehacków na kanale Trum Trum.